witamy w ostatnim odcinku Szlakiem Mistrzów Izolacji. Zobaczmy, czym zajmują się nasi mistrzowie, kiedy nie izolują. Moją pasją są góry. To, co za mną widzicie, to są właśnie Bieszczady. Jak tylko mam chwilę czasu, to uciekam w Bieszczady. Jest naprawdę pięknie. Zapraszam wszystkich w Bieszczady. Tu mam domek w Bieszczadach, mam domek w górach, gdzie mogę tam odpoczywać, spędzać wolny czas. I przede wszystkim tam nie ma ludzi, nie ma tłoku, a to mi jest potrzeba po całym tygodniu kontaktu z klientami, z ludźmi, załatwianie różnych spraw. Potrzebuję trochę prywatności i właśnie tą prywatność znajdę na pewno u siebie w domku w górach. Ja już z góry zszedłem z tatą do 10 roku życia, także mi się trochę to znudziło, te góry, i szedłem na doliny i też właśnie Bieszczady wyjeżdżam, ale zazwyczaj na rower, na kolarkę, na górski, jest dużo tych właśnie tras. Ogólnie rzecz ujmując, sport, jak najwięcej sportu i jeszcze raz sport. Jazda konna z takich ciekawszych rzeczy, no ale na to trzeba mieć trochę więcej czasu, więc na co dzień ciężko. Od podstawówki zauroczyłam się w tym sporcie, w koniach, w jeździectwie. No i tak to ciągnę do dzisiaj, tak? W międzyczasie pracowałam jako instruktor jazdy konnej, więc naprawdę bardzo dużo czasu spędzałam z ludźmi, z końmi i chyba nie ma takiej rzeczy, która by mnie zniechęciła do tego, nawet jak kiedyś w terenie, w zimie, w Bieszczadach koń mnie zgubił w galopie i pogalopował dalej do stajni, a ja na piechotę musiałam iść 5 km, dalej mnie to nie zniechęciło. Oczywiście takim wielkim konikiem moim to jest służyć ludziom i ojczyźnie, i społeczeństwu. Jak widać na załączonym obrazku, to jest Ochotnicza Straż Pożarna. Przeważnie wyjeżdżamy w ciągu 10 minut, więc mobilność jest jak najbardziej wskazana. Oczywiście nikt nas do tego nie zmusza, ale zdecydowaliśmy się na tą straż po to, żeby ludziom pomóc. Uwielbiam samochody, uwielbiam zmieniać samochody, uwielbiam modyfikować te samochody. Jak również uwielbiam dalekie podróże tymi samochodami, jak i krótkie, ale treściwe przejazdy. I taką wisienką na torcie był przejazd na prawym fotelu już w samochodzie klasy R5 z krakowskim kierowcą rajdowym Marcinem Swobodzianem. Momentami czułem strach, no bo słuchaj, no trudno siedzieć spokojnie w momencie, kiedy kierowca leci drogą niewiele szerszą od samochodu z prędkością dochodzącą do 150 km na godzinę. Ty w tym momencie byś już samochód skamowywał do zera, a on w tym momencie jeszcze przyspiesza przed tym zakrętem. No i... Moją pasją od dziecka było granie w piłkę, no bo kiedyś to była jedyna rzecz, którą się robiło w porównaniu do dzisiejszych czasów, gdzie małych trzeba wyciągać za uszy, żeby się troszeczkę poruszali. A my mieliśmy jedyną atrakcję, tak? Jakieś tam wojsko, zbite trzy słupki, które tworzyły pseudobramkę i graliśmy sobie tak osiedlowo. No i tak to się zaczęło, tak? Pierwsza jakaś jedna drużyna młodzieżowa, druga. Potem w bardzo młodym wieku udało mi się zagrać w drużynie seniorskiej. No i tak się zaczęła ta i pasja, i można powiedzieć też, nawet mógłbym powiedzieć, że to była moja pierwsza praca, bo to były pierwsze moje pieniądze zarobione, to były na graniu w piłkę. Ta pasja wpłynęła na mój zawód bardzo dobrze, bo jak i w drużynach zespołowych, tak i w firmach, które się prowadzi, gdzie się ma dużą grupę ludzi, trzeba to odpowiednio wszystko organizować, trzeba to wszystko dyscyplinować. I jak w sporcie trening czyni mistrza, tak samo na budowie. Każda kolejna inwestycja jest następstwem następnych dobrych inwestycji, tak? Czyli podnosi nasze umiejętności. I to już koniec naszego cyklu Szlakiem Mistrzów Izolacji. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam przez ponad pół roku i do zobaczenia podczas codziennej pracy.